Premier Mateusz Morawiecki, uzasadniając wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę, przywołał przykłady krajów wysoko rozwiniętych, twierdząc, że także Polska w jakiś sposób kopiuje te praktyki takich krajów jak Niemcy czy Austria. Warto jednak podkreślić, że nie wszystkie kraje wysoko rozwinięte stosują ten zakaz. W Wielkiej Brytanii sklepy, także te duże, są otwarte, są tam co prawda ograniczenia godzinowe, ale nie ma całkowitego zakazu. Takie kraje jak Dania czy Finlandia kilka lat temu zniosły taki scentralizowany, całkowity zakaz handlu w niedzielę. W wielu miejscach w Stanach Zjednoczonych, które przecież też są krajem wysoko rozwiniętym, można handlować. Po drugie, warto podkreślić, że Polska jako kraj wciąż doganiający bogatsze kraje Zachodu powinna jednak porównywać się z krajami naszego regionu, Europy Środkowo-Wschodniej, tymi, które weszły w 2004 roku do Unii Europejskiej. I tutaj obecnie żaden kraj nie ma takiego zakazu handlu w niedzielę. Węgry, które miały taki zakaz tylko przez rok, pod presją społeczeństwa i zebranych podpisów pod wnioskiem o referendum, wycofały się z tego zakazu. Tam politycy jednak zrezygnowali z tak represyjnych przepisów dla handlu, ponieważ zbuntowali się konsumenci.